Taka mgła, że ledwo bloki widać. Totalne. Siedzę na przystanku, jest mega mgła. Jem to felka. Jadę na wieczorny wykład jeden dzisiaj, ale odezwę się tam sobie, że będę w domu, bo za dużo gadania i za słabe światło, żeby coś więcej mówić. Ale jest już godzina 16:30. Hejka, ja tak po domowemu już się do was wieczorem odzywam. Będę tutaj robiła sobie kanapkę na kolację. I tak, nie odzywałam się za bardzo dzisiaj, bo wszystko było w biegu. Ale nagrałam wam przy pomocy Marleny, za co znowu dziękuję, przebitki właśnie z zajęć z uczelni, bo dzisiaj były te fajne zajęcia. Robiłyśmy herbatkę zimową rozgrzewającą i wyszła naprawdę dobra. Z miodem ją piłyśmy. I tak wyglądały dzisiejsze moje zajęcia. W międzyczasie, czego nie nagrałam, wróciłam do domu i udało mi się zrobić na szybko obiadek, który był mega dobry i bardzo prosty. Był to po prostu makaron z sosem wieczarkowym, ale ten sos wyszedł mi taki fajny i kremowy. Dodałam dużo śmietany, przyprawiłam pieprzem i było naprawdę pyszne. Później wybrałam się na jeden wykład, niestety nie na dwa, ponieważ jutro mam kolokwium z angielskiego i chciałabym po prostu sobie do niego powtórzyć. Już wypisałam sobie słówka, więc po prostu muszę je utrwalić. Teraz robię właśnie kanapkę i powiem wam, że się wkurzyłam, bo chciałam sobie zamówić coś z Vinted i pytałam się pani o wymiary tej rzeczy, ona mi je podała i chciałam zarezerwować sobie tą rzecz i już byłam wstępnie zdecydowana ją kupić. Ach, za dużo mówić po prostu, nie chcę mi się mówić po prostu. No pani się zachowała beznadziejnie, na zasadzie, że ktoś inny kupił już tą rzecz, a ja pytałam się jej o rezerwację, więc to było 3 godziny temu, jeszcze pół godziny temu mi pisała, że możliwa będzie wysyłka dziś lub maksymalnie jutro. Nagle wchodzę i ta rzecz jest sprzedana. Super. Więc się wkurzyłam, bo to była jedyna z pasujących rzeczy, której teraz poszukuję. Nie będę jej miała. Niedobry ogórek, Jezufu. Jeszcze muszę otworzyć kalendarz adwentowy. Teraz nie zjem tej czekoladki, zjem sobie zaraz po kanapce, więc po niego pójdę. Jak już tu siedzę, to po prostu go otworzę. Wy widzicie lustrzane odbicie górze, który dzisiaj jest, już nawet zapomniałam z tego wszystkiego. No tak się wkurzyłam. 15 tu jest. Taki konik na bieguna. Ja mam ochotę na tą czekoladkę, ale zjem najpierw kanapki. Bardzo proste, bułka z ziarnami, masło, szynka, ogórek, sól i pieprz. W ogóle stoicie na maśle, jesteście oparci o Nutellę, także takie mam życie vlogerki, influencerki. Nie no, żartuję oczywiście, ale konstrukcja taka jest naprawdę. Jutro się będę do was odzywała po angielskim, oprócz tego mam jeszcze jedne zajęcia, ale one nie będą takie laboratoryjne. Jutro wyjątkowo będziemy oglądać jakiś tam film, nawet nie wiem jaki, więc powiem wam to pewnie jutro, a ten vlog was wyjdzie tylko i wyłącznie z dnia dzisiejszego, ponieważ właśnie były te fajne zajęcia na studiach. Więc ja się będę z wami żegnała, bo mi się po prostu tak humor zepsuł. No i jeszcze idę się uczyć angielskiego, więc tak czy tak już muszę po prostu tego vlogmasa zakończyć. Więc dziękuję wam za oglądanie, spędzenie czasu ze mną, tych kilkunastu minut. Widzimy się już w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia. Cześć.